Dzień dobry Państwu. To czy możemy? Tak jest. Dobrze, to ja bym może zaproponował rozpoczęcie tej rozmowy od zatrzymania się na początku nad osobą autora. Chciałbym prosić o opinię pana profesora na początek o pochodzeniu Kadłubka. To jest temat, który budził bardzo żywe emocje w środowisku mediewistów, a także krakowskiego kleru, bo przecież w zapiskach krakowskich kapituły są już wkrótce, no, kilkadziesiąt lat po śmierci Kadłubka są odnotowane uwagi podające jego rycerskie pochodzenie w wątpliwość. Jaka jest pana profesora opinia w tej kwestii? Był szlachcicem, znaczy rycerzem tak. rycerskiego rodu, czy nie był? Był. To jest najkrótsza odpowiedź, ale tutaj pan profesor Samsonowicz już wcześniej opowiadał troszkę o tym, ale mamy tutaj nowych gości, więc powtórzę, że takim koronnym argumentem tego, że na to, czy dowodem na to, że mistrz Wincenty pochodził z takiej rodziny dobrze uposażonej, no powiedzmy rycerskiej, jest to, że bardzo wydatnie potrafił włączyć się do akcji swojego ulubionego władcy Kazimierza Sprawiedliwego i uposażał własnymi wsiami przedsięwzięcia Fundacji Klasztorów. Myślimy tutaj o Sulejowie, Koprzywnicy i znamy te wsie. Ja zawsze jak jadę drogą taką fajną teraz w kierunku Opatowa, to mijam wieś Niekisiałkę, która jest tą wsią, która została podarowana Koprzywnicy. To jest bardzo miłe przeżycie, jak ma się świadomość, że mija się obiekt, który ma tyle lat. Także wszystko na to wskazuje, że posiadanie tych paru wsi, którymi, bo tam jest jeszcze Gojców, Czerników, o ile pamiętam, także te było kilka tych wsi, że układał się co do podziału majątku ze swoim bratem, bratankami. Także natomiast jeżeli chodzi o tego Kadłuba, to rzeczywiście to jest późna tradycja. Tradycja chyba nie, wcześniejsza być może, ale XIV-wieczna, tak bym obstawiał, w Kronice Wielkopolskiej, o ile pamiętam, pojawia się, że on jest Wincenty Kadłubkonis, czyli to jest taki genetywus dopełniacz Kadłubka, czyli syn Kadłuba czy Kadłubka, prawda? Skąd to się wzięło, trudno powiedzieć, jest, ale to chyba tyle można by. Oczywiście jeszcze można dorzucić tutaj, że prawdopodobnie kształcił się gdzieś, no jeżeli nie za granicą, to w ogóle, no więc to też raczej w tych czasach wskazywałoby na to, że rodzina musiała mieć jakieś, czy on jakieś środki po temu. Tak, to. Proszę Kurbis, Brygida Kurbis, jakby z drugiej strony. Przepraszam. Pani profesor Kurbis z drugiej strony poddała pewną myśl z drugiej strony tego całego spektrum dociekań o pochodzeniu Kadłubka, iż mógł on być wręcz spokrewniony z wielmożami krakowskimi i być osobą umocowaną z racji pochodzenia w najwyższych warstwach ówczesnych Krakowa, to znaczy końca XII wieku. No tak, ja bym powiedział, że to nie jest ta dziedzina dociekań, która mnie, w której w ogóle jestem jakoś silny i która mnie jakoś bawi, bo ci, którzy starają się dla tego okresu przyporządkować postacie do poszczególnych rodów, to jest troszkę takie jeżdżenie na rolce na czymś śliskim. Nie ma w zasadzie dobrych tutaj kryteriów przyporządkowywania, ale przyporządkowuje się, czy też łączy się mistrza Wincentego z rodem, no powiedzmy Różyców, to najpewniej jest konstrukcja Długosza czy późna, ale wchodzą w grę rody łabędziów, lisów. Teraz przed chwilą ktoś napisał
chyba artykuł udowadniający, że on pochodzi właśnie z tego rodu lisów. No ale chyba wystarczy to, że mógł zostać prepozytem sandomierskim, że mógł zostać wybrany przez kapitułę krakowską, wysunięty jako kandydat na stanowisko biskupa. No, nie sądzę, żeby osoba bez zaplecza klienteli rodowej czy kontaktów mogła w tym czasie, krótko mówiąc, robić tego typu karierę. Także to jest taka odpowiedź, która zwalnia mnie z przywoływania ducha profesora Bieniaka, największego specjalisty od notorycznych łabędziów i notorycznych lisów. On tak mówił, że ten to jest notoryczny łabędź, a ten to jest notoryczny jakiś tam właśnie toporczyk, a może stary koń. To brzmi jeszcze piękniej, bo ród starych koni ma nazwę poetycką prawie. Argumentem na temat, znaczy za szlachetnym, rycerskim pochodzeniem mistrza Wincentego jest chyba jego bardzo porządne, jak na epokę, wykształcenie. Czy w sprawie tego sporu Bolonia czy Paryż ma pan zdecydowaną opinię? Więc myślenie tego typu, gdzie się kształcił, Bolonia, Paryż, czy może jeszcze gdzieś, może w Chartres był, nie wiem. W każdym razie tego typu stawianie sprawy wydaje mi się charakteryzuje dość stare i konwencjonalne podejście do rzeczy. Dzisiaj raczej staramy się przenicować, co zrobiliśmy, mówię historycy, przenicować tę kronikę w taki sposób, żeby wyciągnąć wszystkie nici, wszystkie sposoby myślenia, które można potem zaadresować do autorów konkretnych, z których on brał. I na przykład takim ostatnim wielkim sukcesem, trochę komputerowym sukcesem, ponieważ powstają duże bazy źródeł i można teraz przepuścić, mówiąc brzydko, tego kadłubka i jego teksty przez te bazy i wychodzą pewne filiacje. Takim niesłychanym odkryciem, właśnie podejrzewanym trochę przez historyków, było to, że mistrz Wincenty korzystał bardzo wybitnie, bardzo mocno z dzieła Platona, że w zasadzie jeden z historyków, nawet profesor Mańkowski, napisał taki mały artykulik Krak uczniem Sokratesa. Sokrates, Platon tutaj, Krak uczniem Sokratesa, a my wiemy dzisiaj, że mistrz Wincenty wykorzystał utwór Platona Timajosa dla jakby wyciągnięcia z niego pewnej struktury i pewnej idei, która pozwoliła mistrzowi Wincentemu cofnąć się, mimo że nie było źródeł, mimo że nie było wiadomości, do najstarszych szarych czasów, najdalszych pradziejów Polski i wydobyć właśnie wszystkie te wiadomości, które podał. I może, jeżeli pan pozwoli, bym zatrzymał się na tym chwileczkę, bo to jest niezwykle ważny chwyt, ten platoński. Otóż Platon zakłada, że w zasadzie, mówię w pewnym uproszczeniu, że w zasadzie tradycja przekazywana ustnie nigdy nie umiera. Nigdy nie umiera, ona zawsze jakoś, jak to mówił Kadłubek, chociaż nube ignorancja jest, czyli tą mgławicą zapomnienia jest przysłonięta, to ona zawsze się przebija. To jest myśl Platona, którą on wykłada, kiedy dyskutuje towarzystwo u Timajosa i kiedy Krytiasz wykłada najstarsze dzieje Aten, które odziedziczył Krytiasz młodszy, które odziedziczył od swojego dziada, dziad od Solona, a Solon od kapłanów egipskich. Czyli taka sztafeta pamięci, która pozwala opowiedzieć o najstarszych dziejach Aten. I teraz Kadłubek czyta tego Timajosa
czyta Platona, to jest jedyne dzieło, które na tej wysokości chronologicznej Platona było dostępne i bierze tę koncepcję i mówi tak, chociaż nie wiemy w ogóle nic o początkach Polaków, ale czyny tych najstarszych naszych przodków jednak promieniowały i jakoś docierały i wprowadza taką sondę, opowiada o tym, że był pewien starzec, który opowiadał biskupom Mateuszowi i Janowi, Mateuszowi Krakowskiemu i Janowi Gnieźnieńskiemu o tych dziejach, a on, mistrz Wincenty, nie mistrz Wincenty w zasadzie, zwracali mi na to uwagę literaturoznawcy, tylko narrator tej kroniki, no ergo mistrz Wincenty przysłuchuje się tej dyspucie. Nie wiem, czy Państwo to łapią, bo to jest trudne. Jest mistrz Wincenty niby, ale on nie mówi, że to on, tylko że ten, który spisuje tę kronikę, rachmistrz tych dziejów i on odwołuje się do pewnej uczty, podczas której też takiej prawie platońskiej, podczas której Jan i Mateusz rozmawiają o starych dziejach i odwołują się do tego starca, który im opowiadał. I stąd płyną polskie dzieje. No jest to genialny chwyt. Ja nie znałem kiedyś tego odkrycia, że on to wziął z Timajosa i mówiłem o sztafecie wielopokoleniowej pamięci gdzieś tam, ale ten chwyt i to chciałbym, że tak powiem, powiedzieć, że mistrz Wincenty był bystrym chłopakiem, że tak uruchomił tego Timajosa i jest podejrzenie, że on jednak ze szkołą chartrejską, Chartres, z Wilhelmem Skons, może ta Thierry de Chartres, z Teodorykiem Chartres, że nie z właśnie z te inspiracje płynące od Jana Salisbury, tylko właśnie, chociaż Jan Salisbury też był Chartrejczykiem, ale właśnie, że może tam Chartres. Ta Bolonia się pęta dlatego, że mistrz Wincenty uwielbia, cytuje często kodeks Justyniana, różne, z różnych jego części i ma taką predylekcję do załatwiania wszystkiego w sposób prawniczy. Na przykład mówi, jak przy Mieszku, że przy Piaście i przy Postrzyżynach Siemowita przez tych wędrowców, którzy tajemniczych, którzy przyszli, to mówi, że to jest adopcja. I teraz mówi, adopcja to jest i od razu uruchamia rzymską definicję adopcji, tak jak Justynian w tym kodeksie, czy tam już nie wiem, czy w prawie, czy w digestach podał, prawda? Także to jest to. No w ogóle miał bardzo porządne wykształcenie prawnicze. Chyba Oswald Balcer, chyba tak, doliczył się w kronice niemal 190 odwołań bezpośrednich, właśnie cytatów z prawa rzymskiego. No to imponująca erudycja i w ogóle Kadłubek, mam wrażenie, w naszej takiej może nie uczonej, ale tradycji myślenia o historii społecznej tradycji, jest postacią mocno niedowartościowaną, bo to był jednak bardzo, bardzo wybitny intelektualista na tle innych postaci późnego średniowiecza w Europie. No jednak błyszczał, był wyjątkowym erudytą i myślicielem. Ja zgadzam się całkowicie, że nie mamy się czego wstydzić Kadłubka, a znowu, że tak powiem, Kadłubek dostał rykoszetem, tak jak my zresztą do tej pory dostajemy, za to nasze takie kulturowe położenie trochę na boku i wyizolowanie. Na przykład Austriacy, taki Heinrich von Zeisberg, który zresztą bardzo fajny badacz z końca XIX wieku, on traktował Kadłubka jak przygłupa. No tak jak tych emigrantów, powiedziałbym, którzy przyjeżdżali tam na tereny austriackie gdzieś tam z Podgórza i chcieli zarobić. Mówi, to są Diplumpengeschichte, polnische Geschichte, takie
co on tam gadał, jakieś głupie rzeczy. To jest wysoce niesprawiedliwa ocena, takie przerzucenie, bo już tego samego Zeisberg nie robił w stosunku do historiografii, na przykład do Gottfrieda z Viterbo, takiego piewcy historii, no zupełnie fantastycznej Hohenstaufów. Który Hohenstaufów wyprowadzał od cesarzy rzymskich, Karolingów i tak dalej. Nie robił to w stosunku do Geoffreya z Monmouth, który przecież no, wymyślił całe wielkie... Geoffrey z Monmouth jest wcześniejszy. To są gdzieś 30 lata, 1136 chyba pisze tę kronikę Historia Regum Britanniae, tę, która wprowadziła te wszystkie wątki tam z Ginewrą, w ogóle tą materię bretońską i tak dalej. Także mistrz Wincenty nie robi nic złego, co powinno narazić go na niekompetentne, złe traktowanie historii. On po prostu robił z zachowaniem warsztatu naukowego wszystko to, co historyk XIII-wieczny może robić, tak bym powiedział. Także przestrzegałbym natomiast przed mówieniem, przed sprawdzaniem kronik średniowiecznych, ja bym, tak bym powiedział, uczenie subspecie veritatis, czyli pod kątem prawdziwości. No bo ale, bo to się tak mówi, że my wiemy, jak było naprawdę, a on tam mówi jakieś niestworzone rzeczy. Ale to weźmy sobie dzisiejsze gazety i zobaczmy, gdzie jest tam prawdziwa rzeczywistość, a gdzie są fantasmagorie poszczególnych opowiadaczy o tej historii, prawda? Można powiedzieć, że krak nie istniał, prawda? Ale można powiedzieć, że wiele faktów podawanych przez dzisiejsze gazety również nie istnieje. Także... No, jest jednak jedna podstawowa różnica, to jest język. Język dzisiejszych gazet jest no, niski. A język łacina kadłubka jest niesłychanie wytworna, kunsztowna. Mało tego, wiele wskazuje na to, że nieobca była kadłubkowi Greka. Dwa to mało. Ale to było więcej. A trzy o tych ptakach takie. Poza tym dużo na przykład neologizmów greckich tworzył, co pewną jakąś takie obycie w Grece mogłoby sugerować. Nie sądzę. Sądzę, że to są takie standardowe właśnie użyte gdzieś, bo my często mówimy, że żeby jakiś tam grecki termin użyć, to trzeba przeczytać jakiegoś porządnego autora. To nie jest prawda. Były takie florilegia, różne porzekadła i tak dalej. Ale na przykład ja muszę powiedzieć, że Kadłubek mnie bawi do tej pory, bo on używał na kota, nazywając kota, nazywał go Murilegus. Mus muris to jest mysz, a lego legere to jest zbierać, ale w gruncie rzeczy czytać, prawda? Czyli murilegus to jest zbieracz myszy. I to jest piękne, taka nazwa, ale ona się pojawia. Na przykład u takiego XII-wiecznego Serlona, takiego intelektualisty francuskiego, także ten murilegus był, ale oczywiście jest wyszukany. On lubił też przysłowia, żeby przy tym kocie zostać. Jest takie fantastyczne jego przysłowie: Scit murilegus cuius genobarda lambit. Wie kocur, czyje bakobrody liże. Czyli no, fajny ten kadłubek jest. To tak bym odpowiedział. Chciałbym zapytać tak, ponieważ... taka właściwie historia, jak my ją najczęściej współcześnie rozumiemy, to dopiero jest część czwarta kroniki. Tak. Wcześniej dialog dwóch książąt kościoła właściwie jest opowieścią historii fantastycznej, historii bajecznej Polski, po większej części. Muszę wyznać, że ja nie wierzę w rzeczywistość historyczną, tylko wierzę w opisy rzeczywistości.
Jaka ta rzeczywistość jest, to ja nie wiem, muszę powiedzieć, ale wiem, co napisano o niej. W związku z czym, jeżeli mam naukowo działać, to mogę działać jedynie na tekście, a nie na rzeczywistości. Czyli w tym sensie dla mnie to jest rzeczywistość przedstawiona. Chciałbym sprzedać Państwu ten termin. Rzeczywistość przedstawiona przez autora, jego świat. I ja go nie dezawuuję w taki sposób, że mówię, tam przychodzi do mnie, no nie wiem, jakieś dziecko coś mi opowiada, mówi, a ja mu mówię, kolego, wy w ogóle nic nie wiecie o rzeczywistości. To co wy mi opowiadacie? Nie. On opowiada o swoim prawdziwym świecie. I ja sądzę, że mistrz Wincenty to nie jest taki przestępca, czy też taki chytry człowiek, który wciska nam, mówiąc krótko, kit, bo wie, że to nie jest prawdziwe, ale robi to dla jakiegoś celu. Nie. Tu przeczę, on wierzył, że odkrywa rzeczywiście rzeczywistość prawdziwą. Tak bym powiedział. No, tu bym może zapolemizował, bo czasami czuć ten dystans do autora, do opowiadanych historii. Gdzie? Ja wiem, no na przykład w tych historiach związanych z Lestkiem drugim. Lestkiem drugim, czyli bieg. Bieg, kolce. Kolce. Tak. No to nie wiem, nie wiem. Nie zgodził się pan. Nie. Ja sądzę, no ale nie chcę, żeby tak państwo nie wiedzieli, o co chodzi. Może przejdziemy do tych bajecznych. Do tych bajecznych. Tak. No, dobrze, to jeszcze jest kolejne pytanie istotne, tak. Bo powiedział pan o tej rzeczywistości przedstawionej, tak. Kadłubkowej. Tak. Ale Kadłubek bodaj dwukrotnie napomyka, że do pisania kroniki nakłonił go osobiście uwielbiany przezeń książę Kazimierz Sprawiedliwy. I teraz jest pytanie, na ile ta historia, rzeczywistość przedstawiona Kadłubka jest jego, a na ile jest on głosem mistrza. Mm-hmm. Na ile, bo wiemy skądinąd, że Kadłubek przestawał dość blisko z księciem, brał udział w jego biesiadach, stąd też na przykład mediwiści są w tej sprawie bodaj zgodni, że pochwały Kadłubka dla pijaństwa i solennych biesiad biorą się z obyczajów dworu książęcego i jego osobistych doświadczeń. No jest takie podejrzenie, to już tak mówimy na marginesie, że Kazimierz Sprawiedliwy nie wylewał za kołnierz. Co więcej, chyba raczej pił. Nie jest do końca niewykluczone, że on się po prostu zapił, bo umarł podnosząc puchar. No mówi się, jest wersja, że go otruto, ale w każdym razie tam jest taka myśl dość zabawna. Ja nie znalazłem takiego bezpośredniego nawiązania gdzie indziej, mianowicie, że on upijał, chociaż jest coś podobnego chyba u Jana Salisbury, ale już nie chcę teraz tu wchodzić w szczegóły, że on upijał gości specjalnie, ponieważ wtedy władca mógł się zorientować, kto naprawdę co myśli. I więc, ale to jest troszeczkę taki wybieg chyba, żeby uzasadnić te bibki podlewane na dworze. Ale wracam jeszcze do tego, co pan powiedział, że to było zlecenie. Otóż chciałem powiedzieć, że to należy do takiej topiki. Każdy utwór jest zlecany przez władcę. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Ci władcy czasami nie wiedzą o istnieniu tego autora, a wszystko jest zlecane i że prosi się ich jeszcze nawet, żeby coś tam poprawili, prawda, czy... Ja nie bardzo wierzę, żeby ten Kazimierz Sprawiedliwy miał tutaj jakiś wpływ na to, ale... To jeśli można, to przejdźmy do tych dziejów bajecznych. Ja bym chciał zacząć od chyba najwdzięczniejszego motywu i najbardziej bodaj obecnego w naszej kulturze, od Wandy. Mhm. Wanda to władczyni Polski, która każdemu jest znana jako ta, która nie chciała Niemca.
Ta opowieść, ta narracja u mistrza Wincentego jest o wiele bardziej skomplikowana. Mistrz Wincenty zresztą bodaj chyba jako pierwszy powołał ją do istnienia, tak. Prawda? Bo pierwszy raz się na kartach pojawia Wanda u niego. Wanda w momencie, kiedy następuje najazd Alemanów, czyli domyślamy się, że Niemców na państwo Polan, Wandy. Wanda wychodzi naprzeciw tym szeregom niemieckim, obnaża się, tak, obnaża piersi i swoją... Nie, piersi nie obnaża. Nie. Bez przesady. Bez przesady, tak? Znaczy, to bibka to wszystko. Dobrze, ale w każdym razie swoją urodą i... Bez obnażania. Tak, dobrze. Pokonała. Dobrze, to zawalowaną urodą i inteligencją i wszelkimi przymiotami ducha no, rzuca na kolana właściwie tych najeźdźców, omotuje jakby tego władcę, którego później chyba nazywano już Rydgierem, tak. I oddala niebezpieczeństwo od kraju. A ten władca, bojąc się no, w interpretacji mistrza Wincentego, by ten destrukcyjny, miękki wpływ kobiety nie zdemoralizował szeregów jego wojska, rzuca się na miecz i się przebija. Mhm. Dziwne to, ale tak to mistrz Wincenty opisał. Ten pomysł z rzuceniem się do Wisły to jest konstrukcja późniejsza. Tak, długosowa. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że ta Wanda jest niesłychanie takim żywotną figurą w naszej kulturze. Przywoływało ją mnóstwo naszych dziejopisarzy i literatów. Trafiła także pod pióro Goethego, a nawet są tacy historycy literatury, którzy podejrzewają, że mogła być, tak powiem, natchnieniem dla Szekspira przy konstruowaniu w Hamlecie postaci Ofelii. Wanda okazała się, że tak powiem, czymś ważnym także dla naszych towarzyszy z PRL-u. Oni przecież tak wykreślili, o czym się mało wie właściwie, tak wykreślili granice kombinatu w Nowej Hucie, by kopiec Wandy, ten tak identyfikowany właśnie jako kopiec Wandy, ten fenomen historyczny, znalazł się w granicach kombinatu, a budowę, rozpoczęcie oficjalne budowy kombinatu w Nowej Hucie świadomie przesunięto tak, żeby to pod koniec czerwca wypadło w dzień imienin Wandy. Więc to jest niesłychanie taka, bym powiedział, obecna figura. Ja chciałbym się zapytać o jedno. Wanda jest taką postacią, która w ewidentny sposób jest takim puklerzem przeciwko niecnym zamiarom imperialnym państw niemieckich, prawda, cesarstwa i tak dalej. Dlaczego akurat, dlaczego kompletnie znegliżował prawdę historyczną, bo rzeczywista postać Polki, o którą zabiegał władca niemiecki, to jest córka Chrobrego, która była w końcu przez wiele lat margrabiną miśnieńską. To jest ta została utrwalona w kulturze jako w katedrze w Naumburgu, w tym wspaniałym portrecie de Lesie Lindepoulin. Regelinda. Dlaczego tam odrzucił kompletnie ten wątek, kreując Wandę no jako nie tylko oczywiście nosicielkę antyniemieckości w naszym przekazie takim dziejowym, ale skąd taka jednoznaczność w wytyczaniu, że tak powiem, rozumienia historii, bo przecież kronika to jest także dzieło w jakimś sensie formujące nasze myślenie, czy mające formować myślenie współczesnych mistrzowi Wincentemu
o geopolityce, o polityce i o przyszłości. Ja bym zostawił Regelindę, ale wracając do Wandy, jest to wspaniała postać, ale chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że ta postać mieści się w specjalnym zupełnie czasie. To jest czas, w którym powstaje wspólnota krakowska. To jest czas taki, który Eliade nazywał tempus illud. To jest ten ów czas, kiedy wszystko się staje. To jest bardzo istotny czas. I Wanda jest częścią wielkiego procesu cywilizowania się hordy prapolaków, czy trzeba powiedzieć krakowian, ponieważ mistrz Wincenty, o czym się zapomina, przede wszystkim uważa, że to prakrakowiacy byli pralechitami i prapolakami. Gniezno zostało przesunięte gdzieś tam poza dynastię właśnie Gracchidów i Popielidów. Ale wracam do tego stwierdzenia, że Wanda wchodzi na widownię dziejów jako córka Graccha, czyli Gracchus, Krakus, twórca Krakowa, fundator Krakowa, osoba, która dała prawa wspólnocie polskiej i która narzuciła tej wspólnocie również instytucje władzy czy władcy zwierzchniego, czyli jakby poprzez te trzy pociągnięcia Krak jakby tę bezgłową, amorficzną grupę ludzi nieposiadającą porządku, której wyrazem było miasto, przeformował, czyli powstał, tak krótko mówiąc, była to wspólnota cum rege, lege i cum oppido, czy cum ze stolicą, prawda? I teraz Gracchus już odchodzi, potem jest epizod smoczy, w którym grają główną rolę jego synowie i miejsce dla Wandy zrobione jest w ten sposób, że jeden z braci, walcząc ze smokiem, przy okazji zabija swojego właśnie towarzysza, brata, żeby na siebie jakby wziąć zasługi za ten wielki czyn. Zostaje władcą, potem się to wydaje, on zostaje wyrzucony. I teraz wchodzi piękna kobieta. Jest to dość interesująca sprawa, bo ona nie była tylko piękna, ale zapomina się o tym, że ona była niezwykle mądra również. Czyli to nie jest tak, że tu wchodzi taka piękność jakaś pusta, tylko jest niezwykle mądre dziewczę i bardzo piękne. I Senat Rzeczpospolitej, czy tej powołanej Rzeczpospolitej, czy Republiki, jak mówi Kadłubek, daje jej godność władczyni. I teraz jest ta Wanda potrzebna mu jest do paru spraw, już będę upraszczał. Po pierwsze, prawdopodobnie ona została wykreowana w ten sposób, żeby uzasadnić nazwę czy też utożsamienie Polaków z Wandalami. Wandalowie, proszę się nie niepokoić, Wandalowie w średniowieczu, tak do XV wieku, może we Włoszech do XIV, byli uważani za bardzo postępowy lud. Za, mówię w cudzysłowie, za ten, który pokonał Rzymian, wspaniały, do którego warto nawiązywać. To jest jedna sprawa, czyli to był taki adres kulturowy, który warto było uruchamiać. I Polacy do tego wandalskiego pochodzenia się przyznawali i prawdopodobnie ten trop wandalski, ta tożsamość wandalska Polaków, która była im potrzebna, żeby zaistnieć na scenie europejskiej jako lud, który może być znany, który chce się jakoś wprowadzić do historii powszechnej. Proszę zobaczyć, że my
podchodzimy do historii powszechnej zupełnie jako ludzie, lud nieznany, więc szukamy jakiegoś zaczepienia. No i możemy powiedzieć, jeżeli powiemy, jesteśmy no na przykład tam Lechitami czy Polakami, to powiem, panie, o co chodzi? Jeżeli powiemy, że jesteśmy Wandalami, to wiemy, że jesteśmy zdobywcami Rzymu, że oblegaliśmy Kartaginę i święty Augustyn się bał nas i tak dalej, i tak dalej. I teraz ten wątek wandalski schodzi do X wieku. Mieszko został nazwany Dux Vandalorum, czyli książę Wandalów. Tego nie mówi się w szkołach ze względów oczywistych, tak jak w rosyjskich szkołach nie mówiło się kiedyś o tym, że Światosław nosił kolczyk, no bo to jeszcze jeden z takich bardzo ważnych władców dziesiątowiecznych, bo jeszcze by się okazało, że współpracuje z tym, nie wiem, LGBT czy PTPLL, czy nie wiem, więc o tym się nie mówiło, wykreślało. Tak u nas ten wątek wandalski też jest taki wyciszony, ale on został nazwany Mieszko tak w Augsburgu przez skrybę, który zanotował pewien cud, który zdarzył się temu Mieszkowi. Także Wanda jest jak gdyby takim środkiem, który pozwala kadłubkowi powiedzieć, że od niej Polacy wzięli nazwę Wandalowie. Co więcej, że Wisła zaczęła od niej nazywać się Wandalus. Czyli jakby ona daje taką, jej postać daje taką pokrywę kulturową, która tworzy z tej Polski, czy stwarza pewną tożsamość historyczno-kulturową Polaków. To jest jedna sprawa. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że tutaj temu tożsamieniu sprzyjała nazwa używana przez Niemców na Słowian. Na pewno Państwo spotykają mnóstwo nazwisk typu Wende, Wenta i tak dalej, na Pomorzu zwłaszcza. To jest jak gdyby pokłosie tego nazywania przez Niemców wszystkich Słowian per Wenden, Winden, Wenden. Jest to taki typowy chwyt. Na przykład ludy germańskie nazywały wszystkich frankofonów Walli albo Gwalli. Stąd jest Walia, Walonowie. To wszędzie tam, gdzie jest styk germańsko-romański, następuje, pojawia się ta nazwa. Tak samo było w tym przypadku słowiańskim, że to byli Wendowie. No od Wendów, Wandali, Winidów jest bardzo blisko właśnie do tego, o czym mówię. Ale jeszcze chciałbym tylko krótko powiedzieć o innym wcieleniu Wandy. Otóż jest rzeczą zastanawiającą, że Wanda prowadzi pierwszą w dziejach wojnę. To jest pierwsza, wedle wykładu historyka Dłubka, pierwsza wojna i ona dowodzi wojskiem. I pięknością jak gdyby pokonuje. I tutaj jest pan redaktor bardzo czujnie tutaj powiedział, że ona z nagą piersią, bo występowała, bo mogłaby wystąpić. I tutaj jest nawiązanie do pewnego bardzo starego, nawet nie powiem, że indoeuropejskiego wątku, tylko wątku jakiegoś takiego światowego, bo to jest w różnych kulturach. Ja znalazłem nawet w Japonii. I on nawiązuje chyba do takiego zwyczaju, że kobieta w obliczu agresji zagrażającej wojskowej przede wszystkim, zagrażającej życiu jej i dzieci, no bo kobieta też miała tę trzutkę dzieci koło siebie, obnażała się, albo była cum pectore nudo, właśnie pokazywała piersi, albo w ogóle w całości, jak gdyby chcąc temu szałowi przeciwstawić takie dwa najbardziej czytelne symbole życia, niezabijania, a również pamięci o tym, że ty również pochodzisz jak gdyby, ty również wojowniku dziki, pamiętaj, że pochodzisz właśnie tutaj, wywodzisz się z tej, no jakby to powiedzieć, z tej strefy kobiecej, która teraz ci mówi stop. I mamy dobre potwierdzenia na przykład Cezara, że galijki obnażały się i rzucały się w ręce legionistów, którzy powinni reagować. Ten furor, jest jeszcze taki kapitalny przykład, no to jest przykład już do znudzenia powtarzany, o takim Herosie Kuchulinie irlandzkim,
który wpadł w taki szał, to jest taki heros tam z pradziejów bardzo dawnych. Irlandczycy mówią, że to w ogóle gdzieś tam 100 tysięcy przed naszą erą, ale nieprawda. Ten Cuchulín się wkurzył i powiedział, że pozabija wszystkich w Tarze, w stolicy. I wiecie państwo, jaka broń wyszła przeciwko niemu? Parę rzędów kobiet z królową na czele z obnażonymi piersiami. I Cuchulín, jak to zobaczył, to schował się i za rydwan bojowy już miał dosyć. I tylko trzeba było go złapać do kadzi, żeby ostudzić jego szał wojenny. I tam mówiono, że trzeba było 7 kadzi, a w tej ostatniej to jeszcze były duże bąbelki. Taki był ciepły i rozgrzany. Także jest tutaj na pewno nawiązanie w tej postaci właśnie do czegoś takiego, że wspólnoty słowiańska jest pacyfistyczna. Ja mówię tutaj za Dimezilem, nie chcę tutaj wprowadzać tego wątku trzeciofunkcyjna, czyli nastawiona nie na wojowniczość, tylko na kobiecość. O, inaczej. Widzieli państwo może film Siedmiu Wspaniałych. Tam jest tych 7 killerów i są Meksykanie, którzy są spokojni, tam są kobiety piękne, wszystkie dzieci żyją dostatnio. I są ci killerzy, którzy potrafią tylko strzelać, prawda, bez kobiet. I tutaj zastosowano taki manewr. Pokazano, że wspólnota Słowian jest tą wspólnotą dorodności kobiet, piękności i tych wszystkich prospołecznych, a ci Niemcy, ta watacha, no jest, tak, są takimi wilkami, którzy muszą jakby kapitulować przed tym pięknem. Taka jest tutaj ta rola Wandy, bym się upierał. Ale to trochę dziwne jest to, bo właściwie cały ten wywód mistrza Wincentego zmierza do określenia jakby takich narodowych, powiedzmy, cech Polaków. I to właśnie nie wychodzi to z tego wywodu Wincentego, że Polacy nie są zdobywcami, nie są wojownikami, tylko raczej ludźmi pokojowymi, nastawionymi, albo powinni być, ale raczej już są, no bo opis, ta narracja poprzednia to uwiarygadnia. Są skoncentrowani na doskonaleniu własnej wspólnoty, na cywilizowanym, godnym życiu. Nie pożądają rabunku dóbr wytworzonych przez innych. Oceniają to jako zachowanie nędzne. To trochę jakby stało w sprzeczności chyba z realiami tamtego czasu. No tak stało, ale to jest takie przesłanie ideologiczne. Ja chciałem powiedzieć, że Polacy przede wszystkim przez mistrza Wincentego chwaleni są w postaci tak zwanego Lestka Aurifabra, czyli Lestka Złotnika, jako ci wojownicy, którzy intelektem, podstęp był bardzo dobrze wartościowany, walczą z wrogiem. I Aleksandra Macedońskiego, Lestek Złotnik, pokonuje nie siłą taką brutalną, takiego macho zabijaki, jakiegoś takiego tora, czy co to wali maczugą taką germańską i wszystko, tylko jest przebiegły, prawda? Jest przebiegły, zresztą ja uważam, że ten Lestek to jest właśnie jedna z najpiękniejszych starożytnych pamiątek tej prapolski przechowana. Lestek to znaczy podstępny, dosłownie leść. Jeszcze się zachowała w staropolskim, lściwy, podstępny i on ma zakodowane, jak gdyby, swoje działanie w imieniu, Lestek. I ta legenda o Lestku nawiązuje do takiego wzorca bardzo ciekawego, indoeuropejskiego też, tak zwany cunning craftsman, czyli podstępny rzemieślnik. Jest to typ bohatera, typ też, no można powiedzieć, rycerza w pewnym sensie, czy bohatera lepiej, herosa, takiego na przykład jak Dedal, który potrafił uciec z niewoli, wydostać się za pomocą skrzydeł. I to jest taki heros, który potrafi przechytrzyć naturę, potrafi przechytrzyć innych. On ją potrafi zmienić, użyć dla siebie. To jest machinacja, podstęp pewien. Także powiedziałbym, że oni są właśnie, ci Polacy tak się przedstawiają.
Jako tacy. Tuż dygresja. Z książki pana profesora zapamiętałem uwagę o takiej szczególnej atencji mistrza Wincentego okazywanej kowalom, tak, złotnikom, oczywiście, ludziom takiej obróbki metalu, byśmy, tak, powiedzieli. Tak. Jak to rozumieć, jak to osadzić w kulturowych realiach tamtego czasu? Nie, no to, ja bym powiedział, że bardzo dobrze, że wszystkie, jak państwo wiedzą, kowal, taki jak Hefajstos, ten typ bohatera, który potrafi właśnie, no, na przykład stworzyć niewidzialne więzy, żeby kogoś omotać, prawda, Zeusa na tronie, prawda, czy w ogóle kowale w celtyckiej kulturze, ten Gobinu, czy Gof, właśnie Gobinu, Gof, stąd pochodzi nazwa, zawsze byli na pograniczu takiego świata bogów, ludzi, ponieważ proszę zobaczyć nawet na dzisiejsze słownictwo. Na przykład Niemcy mówią zawsze, mówiąc Schmieden, wykuć, to wykuwa się na przykład nieprzyjaźń, postęp się wykuwa. Po polsku, no już tutaj szukam czegoś takiego, ale kowal, bohater kowal, ja szukałem tych kowali w różnych mitologiach, na przykład w irańskiej są ci kowale kajanidzi, którzy też wywodzą się z takiej charyzmy właśnie podstępu, umiejętności przechytrzenia kogoś, no siedzą w takiej dobrej pamięci i tworzą zresztą taką postać typową. Przeważnie ci kowale są na przykład kulejący. Nie tylko Hefajstos, ale Nidut, taki kowal, Wieland, przepraszam, taki kowal germański też jest okulały i inni bohaterowie. No tak to się jakoś tutaj, taka opowieść się tutaj wytworzyła. Ale ja chciałbym jeszcze powiedzieć o tych innym Lestku i o tym jego kowalskim też jakby odniesieniu. Jest taki, kiedy było bezkrólewie, postanowiono zrobić zawody. I te zawody zostały jak gdyby przez jednego z uczestników, no, nadwyrężone w taki sposób, że on rozsypał kolce. Był peritus in arte vulcanie, właśnie był kowalem i rozrzucił takie ostre kolce, które spowodowały, że to miał być wyścig konny, że kopyta koni wpadały na te kolce i w związku z tym nie mogły biec, a on znał ścieżkę wolną od tych kolców i wygrał. Ale jeszcze wziął udział w tym wszystkim tacy dwaj młodzi chłopcy, z których jeden postanowił działać fair i bieg, wydawało się, że okrężną drogą, ale omijając te kolce, i był na mecie drugi. I on zostaje jako Lestek drugi, zostaje władcą. I tu jest właśnie takie zderzenie, on jest juvenis, jak gdyby, czyli należy do kategorii wiekowej młodzieży, takiej, której przedstawiciele zmuszani są do jakiegoś heroicznego czynu, żeby osiągnąć jakąś pozycję społeczną. Państwo sobie nie wyobrażają, jak mocno podziały wiekowe były ważne w społecznościach tych dawniejszych, jeszcze chłopskich do niedawna. Ci juvenes właśnie musieli walczyć o miejsce i on właśnie jest skonfrontowany z tym kowalem, jak gdyby, i pokazuje, że on tego kowala przechytrza, bo bieg jak gdyby do tyłu, ale okazuje się, że on był pierwszy na mecie, mimo że poranił sobie stopy jeszcze tam przy okazji
i wygrał. Także jak widzimy, mistrz Wincenty konstruuje te swoje opowieści z takich okruchów. Ja bym powiedział, że tutaj ten Miron Białoszewski byłby dobry, bo to są jakieś szumy, strzępy, czegoś, co zostało i z czego on buduje. Także w tym sensie w tych opowieściach Kadłubka odnajdujemy takie cegiełki, które można odnosić do jakichś dóbr kulturowych. No, Kadłubek był niesamowitym erudytą przecież, jak bez jego zaplecze kulturowe jest nawet dzisiaj patrząc imponujące. Chciałbym zapytać o rzecz leżącą trochę na skraju może narracji o tych dziejach bajecznych, ale czy nie jest trochę dziwne dla pana profesora, że przyszły, znaczy kapłan, człowiek kościoła, przyszły prepozytor sandomierski, prepozyt sandomierski, przyszły biskup krakowski, w zasadzie prowadzi tą swoją narrację, odwołując się do kulturowego kontekstu pozakościelnego, że właściwie takie wątki odniesienia do ojców Kościoła, no i do Biblii przede wszystkim, one się pojawiają w zasadzie dopiero wtedy i zagęszczają się, amplifikują, gdy pojawia się postać no, jakiegoś księcia Kościoła, biskupa, arcybiskupa. Natomiast tak w ogóle to skarbnica, ja bym powiedział, doświadczeń, odwołań, archetypów wykorzystywana przez mistrza Wincentego jest z gruntu świecka, antyczna. No, ja bym tak powiedział, że my się za bardzo sugerujemy tym, że kultura Kościoła i tak zwana kultura, no nie wiem jak ją nazwać, popularna czy ludowa, to był taki wielki rozdziew. Ja bym powiedział, że u nas pokutuje jeszcze ta idea bardzo popularna od lat 70. w Polsce, bachtinowska, który nie bez takiej, powiedziałbym, ideowego zacięcia powiedział, że Kościół to jest kultura wysoka, a kultura ludowa jest kulturą opresywną, ta kultura Kościoła, a ludowa to jest w przeciwstawieniu wesoła, taka i tak. Nic bardziej mylnego. Jeżeli zobaczymy, jak ludzie duchowni żartowali sobie, tylko o tym się nie mówi, no bo jak bardzo żartowali sobie na przykład z metody scholastycznej wyjaśniania Ewangelii czy Biblii, no to ja dam taki przykład, tylko proszę mnie tutaj nie zlinczować albo nie zapodać w kurii. No na przykład zaczynano tak, że Najświętsza Maria, piękna i błyszcząca, jak świnia w kąpieli, na której w święto siedziały całe tłumy. To jest taki fragment gry różnymi cytatami z Ewangelii, które prowadzono sobie dla czegoś, co nazwano takim zmęczeniem językiem dziennika telewizyjnego. Oni trzaskali to wszystko, prawda, cały czas i potem sobie robili takie żarty. Przecież wszystkie te święta głupców, ci biskupi na opak wypierani, prawda, to wszystko była, no wbrew temu rozdziałowi bachtinowskiemu, to wszystko przecież, proszę Państwa, karnawał nigdy nie jest spontaniczny. To trzeba organizatorów, trzeba przygotować te kwiaty, to wszystko. I to robił kler, niższy kler i wyższy kler i tutaj nie ma co do tego już najmniejszych wątpliwości. Także była inna sprawa. Uważano, żeby nie było za dużo pogaństwa, jak gdyby, prawda? Bo pogaństwo tam z różnych względów było nie na rękę. Ale jeżeli, to jest takie zabawne, że jeżeli chodziło o nasze kulturowe instytucje, to pogaństwo było w porządku. Na przykład Kadłubek mówi, że ta adopcja, o której żeśmy mówili, to ci poganie robili tak samo, bardzo dobrze. Robili tak, jak i my robimy. Nie można, Kadłubek wręcz mówi, że nie można tego skreślać. A na przykład kronikarz, który pisze powieść w rymiennych liet, to mówi wręcz o naszych tak,
ale nie można, o swoich, mówi tak, ale nie można im zarzucać jakichś pogańskich zwyczajów, bo to był przecież zwyczaj przodków. Oni robili tak, jak przodkowie im kazali, więc nie można tego skreślać. A jeszcze chciałbym powiedzieć, że wszystkie najważniejsze eposy, takie właśnie ten Cuchulín i inne irlandzkie, przetrwały w klasztorach. No więc o czym my mówimy? Zapisywali, bo to było ciekawe. I wielokrotnie słyszymy, na przykład w roczniku kwedlimburskim pisze, jest napisane tak, że znowu opowiadają te bajki o królu Attili, które tak bardzo lubią ludzie prości. A biskup taki Ginter z Bambergu w XII wieku mówi, nie chcą słuchać o świętych, tylko cały czas o tym Dytryku z Berna i tak dalej, i tak dalej. Także ja bym powiedział, że my żyjemy w takim średniowieczu szkolnym, gdzie tam nauczycielka mówi, panie, to było tak, wszystko było na opak. Tak bym powiedział. Element był tej, jak się nazywa, niebezpieczny. Niebezpieczny, tak, ale już szczęśliwie za. Tak. Trzymając się nomenklatury II Rzeczpospolitej, ja bym powiedział, że mistrz Wincenty był pisarzem państwowotwórczym, ponieważ wszystko, bardzo dużo w swojej narracji, w swoich opowieściach podporządkowywał podnoszeniu walorów organizacji państwowej, godziwej organizacji państwowej, w której prawo jest tym kręgosłupem, na którym zawisł ład społeczny, i w obronie państwa pokazywał, radził, nawet domagał się od obywateli, bo on tych kategorii republika i obywatele państwa używał, domagał się wyrzeczeń i ofiar. Przecież obrońców Głogowa uznał słusznie za obrońców ojczyzny, mimo tego, że na śmierć wydali swoje dzieci, tak? Podstępy nawet dyskusyjne, bym powiedział, moralnie, uważał za godziwe wtedy, kiedy służyły dobru polskiego państwa. Był, można by powiedzieć, pierwszym takim, choć kościelnym, to jednak z ducha cywilnym, bo ta jego narracja jest przecież przesiąknięta politycznością, ja bym powiedział, szeroko rozumianą. Nie duchem ewangelizacji, duchem szerzenia wiary, ale duchem szlachetnego uprawiania godziwej polityki. I to jest, zaryzykowałbym to właściwie taką tezę, że to jest pierwszy pisarz nasz państwowo-polityczny, taki absolutnie i do końca na wskroś świadomy tego, co propaguje i czego się domaga od czytelników. No niewątpliwie to państwo, zresztą on pisze, że to jest ciekawy też wątek, bo mistrz Wincenty odstaje, jeżeli byśmy popatrzyli na deklaracje 12-13-wiecznych kronikarzy, to on odstaje pod, dlaczego piszą, kiedy uzasadniają, dlaczego chcemy podjąć ten trud przedstawienia dziejów, to mistrz Wincenty jest tutaj właśnie wyjątkiem, bo on mówi, że chce pisać de huius rei publice origine, progresu et consumatione, czyli o początkach, postępie i dokonywaniu się dziejów Rzeczypospolitej. Ale proszę zobaczyć, że on nie chce opowiadać o Polakach, o dynastii, ale chce opowiadać o dziejach instytucji państwowej. Respublika dla niego jest bardzo ważna, prawda? Więc tu jest ta jego myśl, być może ta Respublika, ta Rzeczpospolita, którą on widział na rzymski sposób, prawda? Przecież on mówi patres conscripti, mówi senatorowie, prawda? On stosuje cały sztafasz taki,
który zresztą inni stosowali też. Natomiast to jest ciekawe. Być może potrzeba była, chociaż Kadłubek nie dostrzega jakby skutków rozbicia dzielnicowego. Jemu to, jak to Czesi mówią, ne wadi, prawda? Tak chyba jest nieźle, bym powiedział. Prawdopodobnie myślał, że może w tej linii Kazimierza jakoś to się odrodzi, ale jednak to państwo było dla niego czymś, co podporządkowuje dzieje, czemu dzieje są podporządkowane. Tak. Natomiast ja bym jeszcze powiedział, bo tutaj jest ten lapsus tego Sztura, czy jak go tam czytać, Sztura z tym Głogowem i z tym wszystkim, to naprawdę... Jak my sobie tak mediewista z mediewistą rozmawiamy, no to przecież w zasadzie trudno powiedzieć, jak myśleli o tym patriotyzmie ci kronikarze. Powiem zaraz może jak, bo bardzo prosto i bynajmniej nie postępowo, ale wszystkie te pro patria mori, te jedni walczą dla wolności, drudzy walczą dla łupów, to wszystko są kalki rzymskie. Widukind pisze o Słowianach to samo, że oni walczą o wolność, o dzieci, tam o wszystko. Bynajmniej nie wynika z tego, że on ich lubi. Wręcz przeciwnie. Jakby mógł, to by chętnie widział, żeby ich wszystkich wyrżnęli. Zresztą o czym pisze, prawda? Ale pisze, że oni walczą o tak chlubne cele. Więc tu ten sztafasz jest bardzo wielki i właśnie nie możemy nic o tym mówić. Natomiast każdy kronikarz, którego ja znam, uważa mniej więcej tak, że jeżeli Kali ukraść, to jest dobrze. Jeżeli Kalemu ukraść, to jest fatalnie. Mistrz Wincenty mówi też takie zdanie, które teraz no, można mu wyciągnąć i go zbrukać. Mówi, jeżeli podstęp się wyda, to jest bardzo źle i jest godne potępienia. Ale jak się nie wyda, to jest super. Tak pisze, taki jest cytat. Także ja bym powiedział, nie chcę mówić, że my jesteśmy inni, bo sądzę, że ja na przykład mam taką samą prymitywną mentalność. Jak mnie ukradną, to jest źle. Jak ja ukradnę, no to muszę się zastanowić, czy rzeczywiście ukradłem, czy może to się zdaje, czy może to jest czyn o małej szkodliwości, albo mi się po prostu należało. Chciałbym zapytać o rzecz, która no, jakieś emocje wśród mediewistów budziła, nawet dość długo. Jakie jest pana profesora zdanie na temat okoliczności zakończenia kroniki, bo wydaje się, jakby ta narracja została jakby przerwana w pewnym momencie i to dosyć tak właściwie bez okoliczności tłumaczących. Już samo to, te ostatnie zdania, prawda, no jakieś takie zawieszone w powietrzu są. Czy to rzeczywiście było tak, że jak podejrzewali niektórzy mediewiści, jest dowodem na to, że część, ostatnia, prawdziwie ostatnia część kroniki Kadłubka została jednak napisana, ale zaginęła, a jeśli zostało przerwane, to co to mogło spowodować? No rzeczywiście kronika na nasz taki ogląd, czy na nasz gust urywa się dość raptownie, tym bardziej, że pan profesor Samsonowicz o tym mówił, że są zawarte sugestie dotyczące Romana Halickiego, który był, prawda, przez Polaków tu w Krakowie hołubiony, a potem tak im się źle odwdzięczył i on myśli tutaj o tysiąc, o Zawichoście, o bitwie, o przybyciu Romana z wyprawą, która została w jakiś cudowny sposób zatrzymana też, ale więc być może miała być jakaś kontynuacja, ale też pamiętajmy o tym, na co zwracają uwagę badacze, że te kroniki kończyły się dość raptownie. Ja nie chcę już daleko szukać, ale kronika Galla Anonima też kończy się w sposób taki, ja bym powiedział, bez dania racji. Opowiada o tych pomorsko-polskich walkach i potem nagle stop. Także trudno mi powiedzieć, jak to było. Raczej trudno sądzić, żeby jeszcze coś było, co Kadłubek napisał i nie przetrwało, chociaż
Może, ale też nie bardzo wiemy, kiedy on pisał tę kronikę, prawda? To są duże studia. On, jego życiorys jest taki, prawda, że między 1208-18 jest biskupem, więc można założyć, że może ma więcej zajęć, prawda? Potem jest w tym Morimundzie polskim, czyli w Jędrzejowie, do 23 roku, prawda? Więc może wtedy pisał, ale pani profesor Kirby wskazywała, że może pisał już nawet wcześniej, w końcu XII wieku, chociaż czy przygotowywał jakieś sobie materiały, no naprawdę trudno jest powiedzieć. Zresztą tak dla takiego jeszcze tutaj, no nie wiem, ciekawostki dodam, że w średniowieczu uważano, że Kadłubek napisał tylko czwartą księgę. I że pierwsze trzy to są właśnie autorstwa Jana i Mateusza. Tak, także trzeba było nawet dość znacznych wysiłków w XIX wieku, żeby przełamać ten pogląd. I zresztą wtedy Mateusz Herbucholewa był jednym z autorem. Właśnie tam dorobiono mu jakiś herb, Janowi już nie pamiętam. Ale to nie jest przypadłość tylko kroniki mistrza Wincentego. Ona jest przekazana w taki sposób, że my mamy przede wszystkim, jest bardzo niewiele egzemplarzy, które zawierają samą kronikę i ten eugeniuszowski egzemplarz jest niekomentowany. On prowadzi gdzieś tam jakąś linię rozpowszechniania się tego dzieła do Polski, gdzieś tam do zapisu jakiegoś XIII-wiecznego, ale to wszystko. Nie mamy wielu egzemplarzy XIII-wiecznych tej kroniki, wręcz przeciwnie, jest to wąskie gardło, a dopiero później jest wysyp, powiedziałbym, dziesiątków odpisów tej kroniki, ale już komentowanych. Po 36 roku, po 1436, po tym, jak Jan Dąbrówka, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, napisał komentarz i ona się rozchodzi również jako taki no, w cudzysłowie, podręcznik szkolny, ale nasza wiedza, tak jak o Galla, rękopisach wcześniejszych, poniżej XIV wieku, jest mała i tutaj też niewiele możemy zrobić. Rozumiem. No ale chciałbym tylko tak na marginesie zauważyć, że według wszelkich no takich racjonalnych obliczeń Gall dożył dość sędziwego wieku, prawdopodobnie 70 albo może nawet 70 z malutkim ogonkiem. Nie mam pojęcia, jak to liczono, nie znam. Jeśli założyć, że urodził się nie jak jego apologeci pisali w 1160 albo 61 roku, ale... Mistrz Wincenty, jeśli założyć, że urodził się, no są racjonalne przesłanki. No to 62, 3, 3, tak. Tak sądzi pan? Nie, ja nie wiem. Ale na przykład 1150 nawet, bo jest to możliwe. No, tak. Jego udział w tych no, platońskich ucztach na Wawelu wskazywałby raczej no, radykalnie wcześniejszą datę urodzin. No to wtedy, umierając w Jędrzejowie, w opactwie cysterców, liczyłby sobie 70 lat z ogonkiem. Mało jest bardzo, nie wiem jak to interpretować, no nie jestem mediewistą, ale dosyć mało jest świadectw wpisanych aktywności mistrza Wincentego jako biskupa krakowskiego. Więc wydaje się, że miał on aż nadto sposobności i zdrowia, żeby przez te lata po roku 1202 móc no, pracę jakoś kontynuować. No, to chyba nie jest całkiem wykluczone, że coś mógł napisać. No tak, no oczywiście, ale to jest tylko historia taka, no jak ona się nazywa, taka teraz jest modna, co by było gdyby, prawda? Ale chciałbym zwrócić uwagę też, bo bardzo mocno na to nastają zwłaszcza literaturoznawcy, zajmujący się narracjami ludzie, i którzy mówią, że absolutnie nie można
z faktu, że mistrz Wincenty wstawia tego narratora jako młodego sługę, który przysłuchiwał się tym rozmowom, że nie można tego przekładać na sytuację, że to on mógł się jeszcze załapać na te rozmowy. To jest jakby rzeczywiście bardzo, bardzo można się poślizgnąć na tym, a ja muszę powiedzieć, to jestem z tego bardzo dumny, pisząc kiedyś o tej legendzie o piaście i popielu, na przykład potrafiłem się jakby przeciwstawić tej ogólnej tendencji, że przecież Gal pisze, że w Gnieźnie to dawna siedziba była i to w ogóle tam to Gniezno to 8 wiek murowany czy 9. Ja napisałem, że być może nawet oni sobie zrobili to na potrzeby, tą opowieść o tych piastach siedzących w Gnieźnie od dawna, tak jak się w dzienniku telewizyjnym podaje pewną koncepcję, prawda, i mówi się tak było, prawda, i się okazało, że rzeczywiście, że Gniezno nie sięga poniżej tam 900, a jeżeli to tam w porywach do schyłku IX wieku i to nie był stary gród i nie był grodem piastowskim od początku, tylko oni sobie go wybrali i po prostu sfabularyzowali. Także również tutaj to, co się dzieje w rzeczywistości wyobrażonej, nie może być łatwo jak gdyby transponowane na prawdziwą rzeczywistość. No nie wiem, to jest trudne do przyjęcia. Większość historyków nie chce się z tym pogodzić. Mówi, jest napisane i ja też w gruncie rzeczy mówię, dobrze, niech będzie, bo i zawsze się właśnie pytam, czy mam mówić tak jak do telewizji, czy tak jak naprawdę. No jak naprawdę to bym niewiele mógł powiedzieć, a jak do telewizji to wszystko wiem. No bo jest napisane i opowiadam, prawda? Więc... Jedno chyba jest poza dyskusją, że mistrz Wincenty, który był nauczycielem i jakoś punktem odniesienia w myśleniu o państwie i jego losach przez parę ładnych wieków, teraz jakby w XX wieku już pewnie trochę wcześniej, jakby został przez nas Polaków nieco zapomniany. Zagubiliśmy gdzieś świadomość, że mieliśmy intelektualistę absolutnie europejskiej ekstraklasy, a jego dzieło, choć po łacinie napisane, jest fantastycznym utworem literackim, po prostu absolutna ekstraklasa literatury europejskiej. I niezależnie od wszystkich meandrów w odczytywaniu przesłania Kadłubka, warto chociaż to sobie przypomnieć i utrwalić, a nie tylko to, że Wanda skoczyła do Wandalusa. Tak, oczywiście to jest święte słowa, ale ja bym powiedział, że on nie jest taki zapomniany. Pani profesor Brigida Kirbis wydała go, ja właśnie tutaj mam, łatwo dostępne jest w tej Bibliotece Narodowej Kronika Kadłubka w tłumaczeniu. Tu przyniosłem jeszcze na jesieni na zamku w Zamku Wawelskim odbyła się konferencja poświęcona Smokowi. No niestety w gronie uczonych, więc jakoś tak krakusy mają to do siebie, że wszystko ekskluzywnie robią, ale dyskutowaliśmy o smoku, prawda, przy okazji badań speleologicznych w jamie smoczej. Ta jama zresztą jest bardzo głęboka, tam jest jakieś jezioro, w ogóle wiele metrów, set, bardzo przepiękny. Także ja bym powiedział, że to żyje. No, nie mamy dobrego komiksu może jakiegoś o tym wszystkim. Był komiks. O tych, ja nie wiem, jakoś tak nie pamiętam. Proszę? 70. Tak. No to już trochę czasu, ale niewątpliwie może ojciec Mateusz dojdzie do, jak już wszystkie elementy wyczerpią, to tam jest pomnik Kadłubka w ogrodzie tak poniżej tak. Katedry. Warto tam pojechać i zobaczyć, ale mówiliśmy z profesorem Samsonowiczem, że tam go tak jak takiego troszkę przygłupka. Stoi taki biedny, także rzucam hasło, tutaj rozumiem z panem redaktorem, może Gazeta Wyborcza podejmie, pomnik dla mistrza Wincentego.
No byłoby bo coś. Przy tylu tych pomnikach, no już wszystkim robionym, to jemu się zasługuje na to jak nikt. Jak nikt. Jeśli pan profesor pozwoli, to przypomnę może taką uwagę, odprysk kadłub ekologiczny. Wybitny eseista Andrzej Kijowski na przełomie lat 60. i 70. napisał, publikowany zresztą w jego książce, felieton Polska ma 3000 lat, w którym no, przypomniał, że nie jesteśmy tacy od sobie, tysiącletni raptem, ale że odesłaliśmy Cezarowi jego siostrę Julię, tak, wzgardzając w ogóle względami Imperium Rzymskiego, że biliśmy i pogoniliśmy kota Aleksandrowi Macedońskiemu i z dumą powiedział, że skoro nasza historia ma już 3000 lat, to dziś mamy prawo, żeby trochę zdegenerować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę.